przetrwa mundial. No niestety w pierwszym meczu Polska przegrała, ale to są sportowcy. Czy wyciągną z tego lekcję? Powiem ci odnośnie, ja się nie zdziwiłam, bo oni mogą coś zepsuć, to zepsują. Dla mnie oni się obrażają, rozumiem? Coś im tam nie pasowało za bardzo i oni się już obrażyli. Numer był taki, że ja mówię swojemu partnerowi, a on mówi, o, jaka ekscytująca pierwsza połowa. Ja mówię, zobaczysz, oni już, nasi już są na przerwie w głowie, zaraz nam Senegalczycy strzelą i 20 sekund później strzelili. Także później już się w ogóle obrazili. Także brakuje mi serca w tych chłopakach. Wiesz, nie wiem, czy ty to czujesz, ale nie wiem, w różnych sportowców znam i też znam piłkarzy i to są fajni ludzie, ale razem w grupie oni jakoś tam nie potrafią. Nie wiem, nie czuję tego, żeby o nim się bardzo chciało. A fajnie by było, nie tam, czy jestem kibicem, zawsze się śmieję, że się nie interesuję piłką nożną, tylko piłkarzami, bo większość z nich nas znam jakby osobiście, ale brakuje mi tej, wiesz, takiej skry, że walczą, gryzą te boisko, nie ma tego. A który jest najfajniejszy, najprzystojniejszy? Piszczek, wiadomo. On jest moim ulubieńcem, nie wie dlaczego, ja też nie wiem dlaczego, ale po co drążyć, tak jest. Uwielbiam Piszczka, uwielbiam Kubę Błaszczykowskiego. Taka moi faworyci. Skoro tak dobra intuicja, to może warto byłoby obstawiać wyniki? Powiem ci, że nie chciałabym. Lepiej, żebym nie przewidywała, ale mam nadzieję, że w następnym taki zimny prysznic wezmę się do roboty.